Chrystusie Panu, bracia i siostry. Będziemy rozważać stację Drogi Krzyżowej, w trakcie której będziemy się modlić, idąc razem z Jezusem cierpiącym i w taki sposób też rozeznawać nasze życie i poznawać wszystko to, co się w naszym życiu dzieje. Prośmy na wstępie tej Drogi Krzyżowej, abyśmy ją przeżyli godnie, abyśmy weszli w tajemnicę męki Pana, abyśmy w tych wszystkich stacjach zobaczyli też siebie, zobaczyli naszą słabość, zobaczyli też, jak Jezus cierpi za nas, aby nas zbawić i zbliżyć do Boga Ojca. Prośmy też miłosierdzie Boże dla nas, abyśmy idąc za Jezusem cierpiącym, abyśmy nigdy nie wątpili w Jego miłosierdzie, abyśmy zawsze ufali, że każdy grzech, który popełniamy, może być oczyszczony, jeśli go wyznajemy w sakramencie pokuty, w sakramencie spowiedzi. I też prośmy w tej modlitwie naszej wspólnej, aby ta droga krzyżowa pomogła nam, szczególnie teraz, w tych trudnych czasach, rozeznawać wolę Boga, abyśmy byli Jego narzędziem, abyśmy wykonywali tą wolę, którą Pan Bóg przed nami objawia, i abyśmy, szczególnie teraz, w trudne czasy, mieli mocną wiarę. Panie Jezu, Ty, który oddajesz się za nas, oddajesz swoje życie, Ty, który dajesz nam możliwość, idąc za Tobą, razem z Tobą przeżywać tą drogę krzyżową. Daj nam łaskę, abyśmy, szczególnie teraz, w ten wieczór, kiedy chcemy iść za Tobą i przeżywać Twoje cierpienie, abyśmy w każdej stacji zobaczyli naszą słabość, abyśmy w każdej stacji doświadczyli Twoją miłość, abyśmy w każdym zdarzeniu, które opisuje nam stacja, zobaczyli, jak bardzo nas kochasz, jak bardzo pragniesz naszego zbawienia. Daj nam otwarte serce, przenikaj nasze umysły, daj nam wolną wolę i prowadź nas przez tą drogę krzyżową i całe nasze życie, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ogrodzie oliwnym winą pamięci widzę Pana mego na Pasu Padłego. Przyciskam na Jezu klejący prawie szonający kielich gorzkiej męki Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Pan Jezus na śmierć skazany, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez grzechy swoje odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus został skazany na śmierć? Dlaczego my chcemy żyć tak, jakby Bóg nie istniał? Nasza odpowiedź: ponieważ boimy się cesarza, możnych tej ziemi. Boimy się tych, którzy krzyczą, bo oni umieją używać wielkich słów. Boimy się również własnego upadku. Dlatego tak łatwo poddajemy się, pozwalamy Bogu upaść. Przecież chcemy żyć za wszelką cenę. Dlatego Bóg musiał umrzeć. Jednak On pozwala się gnębić, aby nas uwolnić. Jezu, uczyń nas ludźmi wolnymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż mękę swoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus bierze krzyż na swoje ramiona? Dlaczego Jezus bierze na siebie karę dla przestępcy? Nasza odpowiedź brzmi: ponieważ szukamy usprawiedliwienia dla naszej winy, udajemy i mywamy od kary ręce. Nie chcemy być odpowiedzialni za to, że coś jesteśmy tak naprawdę sami winni. Wolimy Jego obdarzyć naszym krzyżem. Jednak On uczynił nasze brzemię swoim brzemiem. Jezus nas niesie, niesie nas do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za nas cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg, Król świata całego, dokonał życia swojego. Gdzie Bóg, Król świata całego, dokonał życia swojego. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus upada pod krzyżem? Dlaczego tak bardzo obciążaliśmy Chrystusa? Mamy i na to odpowiedź, ponieważ nasze poczucie winy jest nie do zniesienia. Jesteśmy przecież obarczeni tak wieloma grzechami. Jesteśmy przecież częścią tego świata, który jest pełen grzechu i grzeszników. A my wpisani jesteśmy w historię grzechu od samego jego początku. Jednak On upadł, aby nas podnieść. Jezu, podnieś na nowo upadłą ludzkość. I Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Któryś za nas. Życie to ma sens i wołam.
pośle, wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus spotyka się z upokojącą Jego cierpienie matką? Dlaczego spotkanie z matką ma miejsce, skoro jest to podwajanie cierpienia jedni drugim? Odpowiedź. Ponieważ to my jesteśmy mieczem, który wbija się w pierś Matki Boga. I to my przebijamy jej serce smutkiem. Nasze serca sprzeciwiły się Jezusowi, ponieważ wyszły na jaw zamysły wielu serc. I nasze zamysły stały się publiczne i jawne. Jednak On bierze za nas swoją Matkę, Maryję, na drogę krzyżową. Jezu, uczyń Maryję moją matką, a mnie uczyń jej dzieckiem. Za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, miłuj się nad nami, Matko Najświętsza. Do serca Twego nie będą lepsi, proszę Cię, o Maryjo Chryste, piękniem ze łzami, ucieczką grzeszy. Ta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz, zawsze i na wieki. Amen. Któryś za nas cierpiał,
Synowi i Duchowi Świętemu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie, krzyżu miłości, nauka do Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż mękę swoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus znowu upada pod krzyżem? Dlaczego nasza miłość do Jezusa nie jest wystarczająco gorąca? Odpowiedź jest prosta. Nie potrafimy wytrwać w pomaganiu Panu Jezusowi. Zawodzimy Chrystusa. Chcemy za wszelką cenę uniknąć presji i prześladowań ze strony innych ludzi. Sami również podążamy za własnymi troskami, za bogactwem i schlebianiem własnym rządzą. Jednak On mocniej przemawia do nas niż nasze własne ego. Jezu, pozwól, aby Twoje umęczone ciało przemieniało na lepsze nasze serca. Za Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy
się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez rękę swoją odkupiłeś się. Dlaczego Jezus pociesza płaczące kobiety? Dlaczego tak łatwo użalamy się nad sobą? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ jesteśmy niczym więcej, jak suchym drewnem nalającym się na opał. Jesteśmy jak uschnięte drzewo pozbawione inspiracji. Nasze drzewo życia uschło aż do korzenia. Jezus nie potrafi na nim znaleźć żadnego owocu. Jednak On jest zielonym drzewem, które rodzi owoce. Jezu, pociesz nas. Podziel się z nami swoimi owocami życia. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jezusa, a my nie potrafimy temu zapobiec. Znamy odpowiedź, ponieważ jesteśmy upadłymi istotami ludzkimi. Ciągle popadamy w grzech. Za mało interesujemy się Jezusa i w konsekwencji tego jest w nas zbyt mało Jego świętej obecności. Jednak On upada obok nas, abyśmy mogli powstać razem z Nim. Jezu, pociągnij nas w górę, kiedy Ty powstajesz. Potem
Stacja 10. Jezus z szatów na żonę. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż rękę swoje odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus został okradziony z ubrania? Dlaczego nie pozwolili Panu Jezusowi nosić szaty Jego matki? Na to wytłumaczenie posłuży nam za... Niech to wytłumaczenie posłuży nam to za odpowiedź. Chcemy oglądać Jezusa takim, jak jest On. Chcemy też zobaczyć Boga jako człowieka, człowieka boleści między nami. Pragniemy oglądać Jego rany, dzięki którym Jezus nas uzdrawia. Jednak On, bardzo upokorzony, nie wypowiada ani słowa. Jezu, uczyń nas sprawiedliwymi i prawymi ludźmi. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz na górę Kalwarystą, trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo się kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż rękę swoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus został ukrzyżowany? Dlaczego nie oszczędzono Mu tak wielkiego bólu? Jezus jest odpowiedzią. Bóg ukrzyżowany na oczach wszystkich jest ukazany jako jedyna droga zbawienia dla nas. Krzyż pozostanie z nami na wieki, bez względu na to, jak potoczą się losy świata. Możemy ciągle patrzeć na Jezusa, którego przybiliśmy do krzyża. Jednak On modli się do swego Ojca. Jezus modli się za swoich oprawców. Panie Jezu, pomyśl o mnie, będąc już w swoim królestwie. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Gdy na wzgórzu Golgoty
dobrze kocha mi, że się o nich wciąż proszę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyżu mękę Twoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus umiera na krzyżu? Dlaczego odebraliśmy Jezusowi życie? Warto wyjaśnić owe pytanie. Gdyby stało się inaczej, niż śmierć Jezusa, która dokonała się na krzyżu, nie poznalibyśmy całej obrzydliwości grzechu. Nie potrafilibyśmy dostrzec tego, za co jesteśmy odpowiedzialni. Nie zobaczylibyśmy powagi i znaczenia miłości Boga w stosunku do nas. Nie dowiedzielibyśmy się tego, co Bóg jest w stanie zrobić dla człowieka. Jednak On płacze i oddaje swego ducha. Jezu, daj nam swoje życie. Jezu, daj nam swego Ducha Świętego. Boś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na który sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż mękę Twoją odkupiłeś świat. Dlaczego Jezus został zdjęty z krzyża? Dlaczego po zdjęciu z krzyża spoczął na łonie swojej matki? Nasuwa się piękna w swej prostocie i wymowie odpowiedź. Abyśmy byli w stanie przyjąć Jego ciało. Możemy teraz Go czule nosić, jak nosiła i przytulała Jezusa Jego Matka. Możesz czcić ciało Jezusa i chwalić Jego święte imię. Jednak On został wydany w ręce grzeszników. Panie Jezu Chryste, twórz w nas serce czyste i daj nam ofiarne ręce. Za nas cierpiał rany. Jesteś już obok mnie, jesteś ze mną.
jak często jesteśmy bezradni, dzięki opiece Matki Najświętszej czujemy tę opiekę i troskę, jak często gubimy się w życiu, ale mamy na naszej drodze życiowej Szymona, Weronikę, mamy ludzi, którzy może nas współczują, ale też i tych, którzy za nami się modlą, za nas się modlą. Jest wiele osób, które nam towarzyszą w tej drodze krzyżowej, ale ona jest naszą codziennością. Jeśli przechodzimy ją z Jezusem i za Jezusem, to idziemy drogą do wieczności, do zbawienia. Jeśli na tej drodze krzyżowej naszej codzienności brak Jezusa, przez nasze zaniedbanie, że nie mamy czasu na modlitwę, nie ma nas na mszy świętej, że miesiącami czy latami się nie spowiadamy, że żyjemy w grzechach, że lekceważymy sobie przykazania Boże, to nasze życie tak naprawdę ta droga krzyżowa prowadzi do nikąd. Dlatego prosimy Cię o Jezu, abyśmy przechodząc za każdym razem drogę krzyżową, abyśmy czuli pragnienie nawrócenia, abyśmy zawsze pamiętali, że mamy podążać za Tobą. Tylko w Tobie i z Tobą i przez Ciebie nasze życie ma sens. Bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pomódlmy się o odzyskanie odpustu zupełnego w intencjach Kościoła Świętego i w wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Intencje naszej Ojczyzny, aby była zawsze wierna Bogu, za stolicę Matki Najświętszej, pod Twoją obroną. Dziękujemy Ci, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie bardziej w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panu ochwalona i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośrednictwo nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas zdawaj. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I się w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. W drodze powrotnej do sanktuarium będziemy wspólnie modlić się obronką z Bożego Miesięcia, modląc się za dusze wszyscy cierpiące. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, szczególnie tych, którzy przeżywają dzieciństwo, modlmy się o Boże Miłosierdzie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany u Marii Pogrzebie, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywi i umarli. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Odpłanie, Ciebie Oczuszenie, Ciało Znowu Pisane, Żywie Wieczne. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, Panu Bóstwo, Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze, dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej krańki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Ojcze, Przewodnicząca, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najświętszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i ludzko, Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego, prawie go bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie, za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.